Gimtaszynka! Ciel! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I zaczynamy już rozgrywkę. Stopper jak zwykle sobie załączę. Okej. I jedziemy z koksem. My jak zwykle w garniturku tym razem jedziemy. Tak, wiem, powinienem się ubrać na luzaka jakiegoś w dresie, albo nie wiem co. A, fajnie, że mam pojazd taksówkarski. Gdzie by tu teraz jechać? Powiedzcie mi. Bo ja bym pojechał do Elizabety. Więc jedziemy tam od razu, bo wiem, że jest tu chyba najbliżej do niej. Ze wszystkich tych postaci, które już poznałem. Przepraszam. Okej, jest. No i jesteśmy na miejscu. Podjadę sobie tak pod górkę. O, proszę. I mamy śnieżycę. Dla mnie to jest lato, ale okej. Ohohoho, jaki tekst. Jaką sprawę? O Boże. Trendowaci się kłócą. Nie, no super. Po prostu zarąbiście. A ja muszę załatwić jak zwykle jakąś tłustą robotę. Gdzie mój pojazd? Ej, nie, no bez jaj. Ja chcę mój pojazd. O. O. Tak, takim mogę samochodem jechać. Nie ma sprawy. Sorki za mój głos, ale nie wiem. Przed chwilą coś jadłem i dziwnie się czuję. Ale jedziemy, jedziemy. Ciekawe, gdzie to nas dzisiaj zawiozą. Ciekawe, ciekawe. A! I mam dobrą wiadomość co do Ghost Recon Online. Uzyskałem już 10 poziom szturmowcem, bo tak, bo tylko grałem szturmowcem i będę grać. I założyłem już klan, więc ja tutaj zapowiadam, jeżeli ktoś ma Ghost Recon Online i chciałby, nie wiem, z nami sobie pograć, dołączyć do nas, to zapraszam, ale warunki będą dwie. Pierwszy to będzie, nie wiem, jak zwykle, no poziom jakiegoś ogaru, zachowania, a dwa to, nie wiem, jak częste granie w tą grę, bo jeżeli przyjmiemy kogoś, to nie wiem, bardzo rzadko będzie grał, raz na nie wiem, tydzień, albo dwa na dwa tygodnie, albo raz na dwa tygodnie, albo nawet raz na miesiąc, no to przykro mi bardzo, ale takiego gracza wywalam, bo to nie jest żaden członek. On to sobie tylko przy... Wow! Ale to była ścina, cholera jasna. Więc ja i tak zrobię jeszcze dzisiaj pierwszy odcinek z Ghost Recona. I pokażę wam mniej więcej jak się nazywa nasz klan, bo ja nie byłem w stanie wymyślić dobrej nazwy. Więc mi pomógł w tym dobry kolega, który, no, zaufany w sumie. Więc obaj jakby tak kierujemy tym klanem. W sumie to ja jestem głównym właścicielem, bo ja założyłem, ale nazwę mój kolega wymyślił, nawet dobrą, bo pasowała, bo wszystkie inne były niepoprawne, a to nie pasowało, te tagi, kurcze, były zajęte, więc sama nazwa i tak były wolne, więc miałem szczęście. Gdyby nie mój kolega, to bym musiał całą noc wymyśleć nazwę klanu i tag trzyliterowy. Więc dlatego przyznałem mu tam jakiś mini awans.
I drugi też dostał ode mnie awans za to, że naprawdę świetnie gra jak na swój młody wiek. Kurde, jak laguje i to ostro. Dobra, ale za chwilę będziemy na miejscu. Kurczę, tutaj w tym obszarze tak strasznie tnie. Dobra, pojedziemy sobie na skróty, żeby było szybciej. O, proszę. I już jesteśmy. Kurde. I jesteśmy. Zaparkuję jakoś tak fajnie? Nie. Nie zaparkowałem. 5 minut. O kurczę. No i co teraz? Jaka kokaina? O, w mordę. To ja mam jakąś kokainę zebrać? Żartujecie chyba sobie. O kurde. Co to tam się świeci na czerwonym? Jakbym miał tam coś zebrać. A, coś pieprzyli o kokainie. Dobra, znajdź narkotyki w szpitalu i pozbądź się każdego, kto spróbuje ci w tym przeszkodzić. Dobra, szykujemy Uzika. Mamy też snajperkę, ale nie pogardzimy Uzikiem. Zaraz, jakoś trzeba będzie to fajnie podejść. Jezu, czemu tak laguje? Kurde, ogarnijcie. Ja mu tu strzelę heada. O! Pięknie. Komuś jeszcze to zastrzelę. Ciul! Pięknie. Pięknie. Kolejny do strzału. Ciul. O kurde, chyba mnie już nakryli. Ja już wezmę sobie. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze z wami to nie skończyłem. Ja z wami dopiero zaraz. Ciul. O, pięknie. Tam następny. Tylko mnie trafię w głowę za bardzo, bo nie mam jak. Dobra. Kurde. Bierę Uzika i do strzelania się bierzemy. Dobra. Już wiem, gdzie jest kolejny przeciwnik. O tak. Okej, okay. Teraz będę miał dobrą pozycję do strzelania. Pięknie. Przeładuj. Czekaj. To jest kałasz? Nie gadajcie. Czekaj. Nie, to jest strzelba. Kurde, obracaj mi to dobrze. Okej, zestrzelony. Kto następny? Gdzie to było? Okej. No i gdzie dalej? Gdzie mam dalej tych wrogów zabijać? Nie widzę ich za bardzo. Kurde. Tutaj. Tak czy. O tak. Zżyje jeszcze? Nie. Dobra. No, żyje jeszcze? Dobra, mogę już chyba podchodzić bliżej. Dobra. Pięknie. Kolejny padł. Ekstra.
Niko, jesteś profesjonalistą. Nie wiem, za to cię lubię, ale jakbyś tak nie lagował, mi to naprawdę efekty tej gry byłyby lepsze. O, medykamenty. Chociaż nie wiem na co mi to było, ale okej. Teraz tu jest. To jest pistol? Tak, pistol. Ammo do pistola. Wiecie, ja to muszę być uważny i to bardzo. Tutaj wyczuwam kolejnych wrogów. Słyszę ich kroki. O kurde, są nade mną. A, headshot. Pięknie. Jeszcze jeden. Jeszcze gdzieś tu jeden jest. Teraz go zestrzelę. What? Co on powiedział? Czekaj, czekaj. Ło! Pięknie. Jeszcze dwóch. Jeden jest na górze, a drugi gdzieś tutaj. Nic się nie szykuje na śmierć. Pięknie. Dobra. O, kamizelka. Gdzie ta koka? Tutaj jest ta kokaina. Pięknie. No i mamy kokę. Dobra, muszę stąd zwiewać. Kurde. No to zarąbiście. No to teraz mamy niezły problem. Mianowicie gliny. Pieprzone. I co, mam z nimi walczyć? Nie dam rady. Cholera, no Niko, gratuluję. Gratuluję po prostu fajnej kradzieży. Dobra, w ogóle teraz nie wiem, jak mam spadać stąd. Dobra. Cholera. Dobra. Okej. Jakoś wam nawieje, tylko muszę was wszystkich po kolei zniszczyć. Dobra, nawiewaj, nawiewaj, dobrze. Dobra akcja. O, fuck. Ale trochę obrywam. I to nawet bardzo. Dobra, tym pojazdem uciekam. O kurde. Ile glin? Cholera. Łohoho. Dobra, zwiewaj, zwiewaj stamtąd. I to jak najszybciej. Ło kurde. No to mam poważny problem. Nie dorwiecie mnie. Zapamiętajcie sobie to, że mnie nie dorwiecie tak łatwo. Kurde, nie. Teraz mi musi ścinać. Jakby mogło kiedy indziej tak robić, ale teraz. Teraz. Znaleźliście sobie naprawdę odpowiedni moment na to. O kurde. O kurde. Oni się teraz będą tutaj o mnie bić. Trzy gwiazdki, kurde. Nie no, teraz to jest naprawdę ostre przegięcie. Nie wiem, jak im teraz nawieje. W ogóle nie wiem, jakim cudem tu przyjechałem. To jest raz. Co? Myślicie, że ja się tak poddam od razu? Na start. Kurde! Normalnie spychacie mnie jak buldożery. Spadówka! O kurde, jak to wygląda. Jak to okropnie wygląda. Nie! O cholera. Otoczyli mnie. Dobra, jest, odjeżdżam. O cholera. Sami się otoczyli.
Ej, ej, nie strzelaj tu we mnie. Nie. Nawet... O tak, ładnie. To była dobra akcja. Panie Niko, spieprzaj, spieprzaj, stary. O kurde. O jest. O jawal. Dobra, jedziemy, 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 uciekamy, uciekamy. Nie możemy im się tak poddać. Dobra, spadamy stąd w końcu. 15 minut. Kurde, misja długa. Dobra, spieprzyliśmy im. Myślę, że na jakiś krótki czas, bo i tak będą mnie gonić. Stadem. Kurde! Nie spychać mnie. Teraz im spieprzaj, spieprzaj! Cały czas prosto jedź. Kurde, teraz im łatwo nie spieprzę. Kurde. Musi jeszcze lagować dodatkowo. Nie no, świetnie. Ciekawe, kiedy im ucieknę. Dobra. Kolejne gliny. Jedź dalej i nie myśl o niczym. Laguje. Super. Raz 30 FPS, raz 5. Kurde. Dobra, spieprzę im. Okej. Wow. Im się nie da spieprzyć. O kurde. Aj, muszę im cały czas uciekać. Kim naprawdę nie ucieknę porządnie. O! Tutaj sobie podjadę. No to już wam... Już mam was, kurczę, w dupie. Kompletnie. Kurde, ze strzelb strzelają. Ostro. Dobra. Wjeżdżaj tam, panie Niko. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. I zrób coś w końcu. O, jest. Pięknie. Aha. To fajnie. To wiele mi pomogła ta policja. Znaczy... Kurde, no nie da rady. Nie da rady im uciec. Serio. Mam się im poddać, ale nie. Jak im się poddam, to wtedy będę miał naprawdę... Będę miał przesranę. O, dobrze. Przepraszam. Kurde. Normalnie jak te buldożery. Dobra. A! O kurde. Nie, ostro. Naprawdę, bardzo ostro. Trzeba z nimi walczyć, bo inaczej się nie da. Dobra, dobra, pojechałem. No kurde. Ale teraz będzie ostra jatka. O kurde. Oni cały czas to będą wjeżdżać. O kurde, jaka ostra jatka. Ale będą cały czas tu przyjeżdżać. Nie!
O w mordę. Nie, dobrze. No to nas nieźle pojechali. O kurde. Nie, i wszystko to powtarzać. Dobra, ja robię cięcie. W końcu. O kurde. Wiecie, ile się męczyłem nad tą misją? Pół godziny, a nawet lepiej. Dlatego teraz właśnie jedziemy z tą kokainą i zakończymy odcinek, bo jestem już wyczerpany. Męczyłem się 4 razy, musiałem robić tą misję, żeby mi w końcu wyszła. Straciłem przy tym dużo kasy, musiałem wydać sporo kasy na broń, no bo inaczej bym nie wyrobił, no. Dlatego w ogóle mam szczęście, że udało mi się to w końcu zrobić poza nagraniem. Gdybym tego w ogóle nie zrobił, tak bym się wkurzył i przestał to nagrywać. Ale jeszcze to zrobiłem. Jeszcze we mnie była jakaś krztyna heroizmu, żeby to zrobić. Dlatego w końcu po tych pół godzinach, 40 minutach męki udało mi się to zrobić. Jedziemy z tą kokainą i zakończymy dzisiaj. To będzie krótki odcinek z GTA 4. Czemu? No bo ta misja była szaleńczo trudna. Szaleńczo. Więc dzisiaj będziecie mieli okazję tylko jedną misję zobaczyć. Postaram się w następnym odcinku wykonać więcej misji. Byleby nie były tak męczące, tak trudne, jak ta, którą dzisiaj wykonałem. Dobra, jedziemy z tą koką do tej Elizabety w końcu. Normalnie myślałem, że nie wiem, co sobie zrobię. Pieprzy już mnie to, że laguje, ale najważniejsze, że tą misję wykonałem. To jest dla mnie najważniejsze. Tak to bym jeszcze chyba się długo węczył. Jak widać, jadę Bobcatem. Zresztą pojazd z Grand Theft Auto San Andreas. Więc wiecie, fajnie wygląda. Taki sam, idealnie taki sam Bobcat. No cóż, koka ukradziona. Na szczęście, żebym tylko się już więcej na gliny nie natykał. To jest też najważniejsze, bo nie chcę się z nimi jeszcze bardziej użerać, a to, że jeszcze musimy ich pozabijać po części. Cholera, pojazd mi się dymi. Nie, nie chcę stracić Bobcata. Fajny Bobcat. Dobra. Udało się zahamować. Dojedziemy tam. Pojedziemy do naszego domu i zakończymy odcinek. Ups, przepraszam. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Pojadę sobie skrótem, że tak powiem. Nie chce mi się tam jeździć. Dobra. O kurde. What the fuck? Ja pier... Daj jej tą kokę. Daj jej tą kokę. Nie wierzę.
Czyli jednak doczekałem się tego momentu. O, ja walę. O Jezu. Dobra. No nie, no zajebiście. 20 minut męczę się skokom, tylko po to, żeby mnie spotkała była laska, która jest rządową. Pracuje w urzędzie. Dobra, nie. Jestem zaskoczony. Ale zarazem zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego dziwnego odcinka. Dla mnie to był horror. 20 minut kraść kokę i z tego mieć gówno i 2,5 tysiąca kasy w sumie, bo ja to wszystko straciłem. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio i zapraszam was do następnych odcinków z Grand Theft Auto 4. Trzymajcie się, na razie!